Cześć wszystkim, mam na imię Kasia, mam 20 lat i mieszkam obecnie w Krakowie. Studiuję inżynierię biomedyczną na AGH oraz pracuję w punkcie GSM. Kleję szkła na telefony, sprzedaję etui i inne elektroniczne gadżety. Kurczę, szaleństwo. Macie kierunki. Inżynieria biomedyczna. Szaleństwo, no. To też musi być szalenie ciekawe. Paznokcie robię od około roku, a zaczęłam robić właśnie przez obecną pracę, bo często łamałam moje naturalne pazury przez głupie szuflady w pracy. Wiedzę czerpię z waszego kanału Just Nails oraz Indigo. Nie mam żadnych kursów, a paznokcie wykonuję tylko na sobie. Moja stylizacja to wzmocnienie płytki żelem, silker budującym oraz lakier hybrydowy. Środkowy palec oraz kciuk były przedłużane na szablonie papierowym z semilaka. Zdjęcia produktów na dole. Reszta pozorów bez przedłużenia. Skórki opracowane frezarką. Moim największym problemem jest równy kształt, więc niestety często są paznokcie w innym kształcie niż powinny. Liczę na porządną chostę. PS, tak, wiem, że trochę skórki pozacinane, ale zawsze jedna ręka wychodzi gorzej, plus niestety, ale podczas frezowania przebiegł mi po stole mój wściekły tygrys. Okej. Okay. Zobaczmy produkty. No, okej. Okay. Wygląda to dość przyzwoicie tutaj. Lampa w porządku, ta frezarka podobno jest spoko. Frezy... Okej. Oj, tutaj byś musiała coś zmienić z tymi skórkami, bo są niesamowicie poszarpane. Niesamowicie. Co do kształtu, no faktycznie troszeczkę się od siebie różnią te paznokcie i trochę pozalewałaś skórki. Na przykład tutaj jest chyba produkt nawet na skórce. Tutaj mamy taki typowy owal wchodzący w migdał. Tu mamy owal. Tu się po prostu za bardzo zwęża. Zwężają się linie boczne za bardzo. Czekajcie, które to były przedłużane te paznokcie? Środkowy i kciuk były przedłużane. Środkowy. Czyli tu masz swój naturalny paznokieć, wypiłowałaś go na bardziej wąsko, a kiedy przedłużałaś, to on jest za bardzo szeroki. No i patrząc od frontu, to widać, że tutaj mamy trochę bardziej jakby wypukły tę krzywą wewnętrzną, tu jest ten paznokieć szerszy. Ale tylko jeżeli chodzi o zewnętrzną krzywą C, bo tu coś czuję, że jeszcze tu szło popiłować z jednej strony przynajmniej, z tej może mniej. No, musisz pokombinować i musisz przede wszystkim widzieć oś palca i pracować symetrycznie, czyli to, zrobić sobie oś palca i to, co z lewej ma być takie samo jak z prawej. I tego uczę w kursie na przykład mani hybrydowe na sobie. Jak to wszystko ogarnąć, jak się nie dać... pułapkom przeróżnym, które czyhają na osoby początkujące i nie tylko podczas piłowania wolnego brzegu. I ta wiedza ci się też bardzo przyda, robiąc właśnie paznokcie, nadbudowując je żelem. No i jak przedłużasz tam parę paznokci, też myślę, że ogarniesz temat. Tutaj ostrość złapała na chyba drzwi w tle, albo co to jest, tu, na stół, więc niestety nie widać dobrze. No, zdjęcie tygrysa. Wolałabym, żebyś pracowała gdzieś w sterylniejszym miejscu, tak żeby koty raczej, wiesz, najpierw kotek w kuwetce sobie grzebał, potem ci przyleciał po stole. No, jednak to są paznokcie. To lepiej by było pracować w bardzo czystym środowisku. I tak, popraw jakość zdjęć, tak jak tu jest całkiem przyzwoicie. Na pewno musisz jeszcze poprawić manikir, bo tu jest, to kwiczy. Są tak poszarpane skórki, że szok. Niemożliwie. Przez co też i kolor się wylał na te skórki. Jest tutaj bardzo źle. Naprawdę wygląda to niebezpiecznie wręcz. Tutaj wolałabym, żebyś nie musiała się później męczyć z jakimiś podrażnieniami na przykład. Nie daj Boże. Więc musisz się w tej tematyce doszkolić. Są przeróżne metody na usunięcie skórek albo po prostu odsunięcie. Możesz to zrobić samym pilnikiem i baferkiem. Możesz to zrobić pilnikiem i cążkami i nożyczkami na przykład. Możesz to zrobić keratolitykiem, czyli płynem do zwiększania skórek. Możesz to wyfrezować frezarką. Wybierz sobie, jaką metodę chcesz. Wykup sobie takie szkolenie najlepiej. Przemiel je kilkukrotnie, czyli zobacz kilkukrotnie, zrób notatki, przetrenuj wszystko i zobaczysz, że będzie efekt. Patrząc na twoje frezy, no niestety tutaj nie widzę frezu, który by był odpowiedni do wszystkiego. To znaczy, no ten płomyczek tutaj, ale no to by, no może poradzisz, tylko znajdź szkolenie, w którym tylko takiego płomyczka używają do odsunięcia nabłonków, usunięcia nabłonków, do podniesienia skóry, bo kuleczką to wiadomo, tylko tę skórkę jesteś w stanie usunąć ze skóry, tę suchą część skórki. Kuleczką nie dotykamy płytki paznokciowej. Ona nie jest do nabłonków na płytce paznokciowej. W tym odcinku to już wszystko. Podziel się w komentarzu tym, co ile ty zmieniasz swoje paznokcie.